Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w The Long Dark. Jestem już, słuchajcie, u kresu swojej wędrówki. No właśnie, idę z włócznią przez siebie własnoręcznie naprawioną. No i zobaczymy, czy nasz kolega żyje jeszcze. Nie widzę za niedźwiedzia. Obawiam się, że może się na mnie rzucić w jakimś tutaj momencie. Idę totalnie przepełniony wszystkimi rzeczami. No dobra, zobaczmy. Czy żyje nasz kolega, czy nie? Może z niedźwiedziem się, nie wiem, zabawia. Ciężko nam, ciężko, ale już jesteśmy, słuchajcie. Did you find it? The legend might be bunk, but the spear is real. Maybe the legend is also real. Let's hope so, for your sake. Yeah, the bear is definitely tracking me. You have any luck with the radio? I did. Did you see the lights in the night sky, the aurora? Well, when that flared up, the radio came to life. Just lit up, started spitting out noise, but it was all gibberish. Bits and pieces of things. Music, talking. I think it needs more range, more powerful signal. If we could find a way to boost the signal strength when the aurora is active, we might be able to get a message out. Let me guess. You have an idea. You're starting to get it, Mackenzie. I was digging through some old geological survey maps. Those look like military insignia stamped on there. Focus, Mackenzie! This survey shows a series of radio transponder towers that cross back and forth. No, jedna przewalona była. Why would those be there? Good question. But for another time. We can use these. How? Each tower has some electronics that'd serve like a signal booster to make sure the message gets to the next relay. Okay. Well, you get me two, maybe three of those. And I might just be able to rig us up our own signal booster. You might, huh? And I guess I need to do this while old Bear decides if I'm going to become the next chapter in his legend? Don't be silly. Spence's bear would be long gone by now. That was 150 years ago. Maybe he has, cynic. I don't know, genetic memory. Ridiculous idea. But there's definitely a bear out there. And he's definitely interested in you. You'll just have to take your chances. Says the guy safely inside the wooden cabin. Damn it! You think I want to be in here? I need to get a message out, and this might be the only way. What message? What does this have to do with me contacting my friend? There's more at stake than you and your friend! Coś tu kręcisz. Please, Mackenzie. Get me those boosters. I'll fix the radio, and the first call we'll make will be to Perseverance Mills. I promise. Okay. I'm on it. I'll be back with the transponder parts. Watch your back, Mackenzie. What do I have to worry about? I have a legendary 150-year-old demon bear hungry for my blood. Bullets don't stop him, but I'm armed with basically a medieval weapon, which I'm sure will do the trick. I'm stuck in this winter wasteland where lights in the sky make the power flicker and electronics explode, and the only people I seem to meet are all slightly crazy. And this is all after I crashed my plane deep in the wilderness and somehow lost my ex-wife along the way, and I'd really kind of like to find her back. Don't forget about the wolves. Let's get on with it. Dobra. Rozdział trzeci. Stosunek sygnału do szumu.
Piękna nazwa. Słuchajcie, w międzyczasie mógłbym tutaj coś przygotuj posiłek, bo mam teraz te sporo tych. No właśnie, mięsa mam sporo. Dobra, ten garnek podnieś. Dobra. Czy tu jeszcze coś możemy. Ten nie, tu możemy. O, suszona skóra z jelenia, właśnie. Mam jakieś skórki. Pokażcie no mnie. Tutaj jakieś mamy. Czekajcie, to jest świeża skóra z wilka. Upuść. Upuść. Upuść, upuść, upuść. Upuść. Dobra. Pióro królka. Przyszedł do promienia strzały, gdy wytworzy. Ale to nie mam w ogóle nawet jeszcze strzał, więc musimy trochę rzeczy zostawić tutaj. Tutaj też sporo mamy, no. Też mam sporo. Zobaczcie, kurde, tego. Ja, ta szafka też już niedużo mnie pomieści. Dobra, ale tak. Piórko możemy zostawić. Tkaninę też możemy zostawić. Teraz tak. Racy mamy sporo. Garnek. Na co mi ten garnek? Nie wiem dlaczego. Ten garnek wziąłem, ale muszę go jakoś tak czynności nie użyj. O, położymy go tutaj. Umieść. Dobra, po co mi on tam? Teraz tutaj, co tutaj jeszcze mam? Wiecie co, ja tutaj sobie poporządkuję i widzimy się za chwilę, bo lotarki chyba też nie będę teraz potrzebował, bo i tak nie mam chyba. Jakby no nie mam nawet baterii do niej, nie? Może se wezmę, ale zobaczymy. Dobra, ja sobie uporządkuję i no, także widzimy się za chwilę. O kurde, słuchajcie. Wypiłem skażoną wodę. Kurde, no, powyciągałem wszystko, co tu miałem. To jeszcze muszę wywalić jedynie. Ale i tak, kurde, mam cały plecak zapełniony, bo w sumie to, no, biorę wszystko. Czy biorę wszystko? No nie, no, wezmę ten łom. Chociaż nie wiem, czy tam coś będzie do otwarcia. Teraz pytanie, gdzie ja w ogóle idę, bo jeszcze tego nie patrzyłem, bo może ten łom się nie będzie, nie przyda mi, ale zobaczymy, nie? No, łom lepiej wziąć, moim zdaniem. I teraz tak, wypiłem skażoną wodę i, no, zachorowałem na czerwonkę. Cierpisz na chorobę jelit spowodowaną wypicią skażonej wody. Osłabniesz i umrzesz z odwodnienia i się nie zdołasz się wyleczyć. Na szczęście udało mi się tutaj to wszystko zażyć. Jedno nawet i to, i tamto, i to, i owanto. No i tak chyba 10 godzin muszę czekać, nie wiem, chyba tak, nie? No i tutaj widzę, że mi spada w ogóle... no tak zmęczenie mam, no niestety. To też tym spowodowane, ale dobra. Jeremia ma plan, dzięki któremu Mackenzie może dostać się do wytrwałych młynów, jednak jego wykonanie może narazić pilota na starcie ze Starym Niedźwiedziem. Zobacz tę mapę. Wieża południowo-zachodnia, wieża północna i wieża południowo-wschodnia. Tam trzeba się dostać. Okej, czyli w tę stronę znowu. Dobra, no to lecimy. No co? No co mamy? No, nic nie mamy do roboty i tak nic nie mamy, więc lecimy. Wychodzimy. Tutaj wywalę sobie od razu. Dobra, wywalę od razu tutaj żarcie to jedno. Tutaj wywalimy. Mam nadzieję, że tutaj nie przyjdzie jakiś. Okej. Okay. No i mamy 34. Nawet się wyleczyłem ze skręcenia nogi. Elegancko, nawet mogę biec. Muszę sprawdzić, jak tam z bronią, czy są pozaładowane. A, tutaj jeszcze załadować jeden pocisk, muszę. Okej. Okay. Jak z racą? Przeładuj, nie, dobrze, jest wszystko ok. Dobra. No to... Ajajaj, ja plecaka nie wziąłem tego. Kurde. Powiedz, że nie wziąłem. No nie wziąłem. No, a w czym będę spał? O matko, ty. Czemu ryzyko skręcenia nogi? Co znowu nie tak? Czekajcie, muszę się napić znowu czegoś, cholipcia.
Coś takiego weźmiemy, wypijemy. Okej. Kurczę, no nie wziąłem śpiworu. Ten będzie zdziwiony, że już wróciłem. No już, kurde. No i... nie wiem, jak ja to niosłem wszystko, słuchajcie. Jak to niosłem wszystko, że było... w miarę okej. Dużo tego przecież, kurczę, ale jest zmęczony mocno. Ta choroba chyba mnie wykończyła. I znowu na nowo, kurde, przecież dużo wywaliłem rzeczy, bardzo dużo. I race, i kurde, i tego żarcia wszystkiego. Nie wiem, nie wiem. Pić będzie mi się gdzieś tam chciało. Może będę musiał coś tam ze śniegu. Zobaczcie, jak, kurczę, pić się chce, nie? Mogłem, kurczę, tam wziąć tej trochę wody. Ale trudno. Muszę jeszcze wypróbować tą dzidę przeciwko, kurczę, wilkom. Co ty gadasz, że już się spać chce? No, skurde. Mogę kawę sobie jakąś zrobić. Albo się wyleczyć tam. W sumie mógłbym się tam wyleczyć. Teraz niepotrzebnie ten DD. Ta. Mógłbym się wyleczyć, te 10 godzin sobie pospać, kurde, i nie pomyślałem, cholipcia. Trudno. Zginę, to zginę. Zobaczcie, jak się, kurde, się spać chce. Kurde, ledwo co wyszedłem z chaty. Masakra. W ciepełku mógłbym sobie pospać, przygotować się bardziej, lepiej. Masakra, ten. Jestem totalnie mocno zmęczony. Czy mam jakieś, kurcze, tutaj mam pi. O, już jest lepiej. O, dobra. O, nawet, kurde, taki jestem na haju bardziej. Dobry to. Wyspa Wielkiego Niedźwiedzia. I teraz co? Tutaj byłem. No tu ja byłem. Znaczy nie, tu nie byłem. Tu ciężko było. Chyba tu tędy trzeba wejść naokoło. Tu. Tutaj byłem. Tutaj byłem. Tu nie byłem. Dobra, zajmiemy się najpierw. Pójdziemy. Nie, tutaj chyba też byłem. Tak. Tu byłem. Dobra, pójdziemy sobie najpierw w prawo. Bo tam już byłem. I to też tak, kurde, się szło. Dosyć dziwnie.
Tam do Przerębla chyba, chyba z dwa razy, tak, wylądowałem. Tylko nie wiem, czy to tutaj, na górze, czy to na północy, czy na południu. No, idziemy tędy. Dobrze idę. Dobrze idę. Może coś znajdę po drodze. Wilki na pewno. Wejdę wyżej, zobaczę, może się rozejrzę troszkę. Już wilki słyszę. Co? Co to było? No ludzie, wilk. Czekajcie. Chodź. Zobaczymy. Kurde, nic nie dało rady. Ale jaja. Iść. Krwotok ma. Super to zrobione. Super to zrobiłem. Nie dość, że ten, też ryzyko infekcji. Muszę sobie tak. Dobra, muszę tak to. Użyj. Pięknie. Użyj. That didn't work. Dobra. Ból głowy. Dobra. Ryzyko infekcji. Jeszcze to muszę, kurde. O, chyba koniec po mnie, ale jaja. Albo był jaja. Użyj. Dobra. Udało się, ale tak, kurde, zobaczcie. Masakra. Jeszcze jestem zmęczony. Totalnie. Czyli nie działa. Jednak będę musiał z racy strzelać. Pięknie. Czekajcie. Tam coś już jest, widzę. Nie w tą stronę w ogóle idę. Myśl w tamtą. Dobra, pozbieram potyczki. Zdrzemnę się tu trochę gdzieś. Ale paskudnie to się zaczęło. Rozpal.
Dobra. Minut. Czekajcie, może mam jakieś jeszcze coś do picia? Ale pięknie, pięknie, po prostu pięknie. Tu mam wodę zdatną do picia, pij. Dobra, zaraz pójdziesz. Dobra, woda zdatna do picia. Zabierz. Zabierz, podnieś, podnieś, śpi, nie wiem, śpi, może nas niedźwiedź obudzi, ale fatalnie, no ale dobra, no przynajmniej taki kurcze wyszło jak wyszło, nie? Dobra, jeszcze jesteśmy kurcze, śpimy dalej, odczuwalny minus 5 stopni. Kurde, dobrze. Może się gdzieś tu jeszcze ogrzejemy. Zbieram patyków. Super. Dobra, dobra, nie dalej. Silny wiatr. Super. Dobra, no to czekajcie. Z piciem mamy problem. Dobrze, że mi się to kurczy. Zjemy też od razu. Odczuwalny minus 21. Ale premium. I zobaczymy. Zamarzłem. Chyba tak. Pogrzeba się w wiecznej ciemności. No tak, 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 tak. No dobra, słuchajcie. Trzeba będzie zacząć od początku. O kurde, nie minut, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Zrobimy sobie tutaj ostatni punkt kontrolny. Właśnie tu chyba autozapis, 21 minut temu. Nie, chyba tu jednak. Chyba tu. Nie zarażę się i po prostu ten. No właśnie, dobra, słuchajcie, także zaraz będę. Okej, słuchajcie, już teraz lepiej zostałem jakby, no lepiej się wyposażyłem, czyli lepiej, w sensie wywaliłem te wszystkie micha, bo to faktycznie dużo waży, nie ma co tego zbierać, lepiej to było zjeść i po prostu pobrać sobie takie, co są rzeczy bardzo, no, które mniej ważą. No i zobaczcie, od razu lepiej mi się idzie. Nie jestem chory w ogóle, to po pierwsze. Nie mam tej kurcze czerwonki czy tam jakiejś. No i po prostu wiem, że też, że dzida nie działa na wilki, więc będę musiał po prostu po skosie tutaj, tu chyba mógłbym przejść, ale wolę chyba to obejść dookoła. Więc będę musiał używać, słuchajcie. Tam jest wilk, dobra, to ominiemy go. Pójdziemy sobie tędy. Będę musiał rac używać. (Śmiech)
Tym bardziej, że też jak niesie się, słuchajcie, ze sobą Micho. Tylko właśnie teraz pytanie, czy upieczone też, no też niby nie ma zapach. No oni wilki wyczują. Więc po prostu idę bez mięsa teraz. Po prostu pobrałem sobie te wszystkie krakersy, które mało co ważą. Kurczę, jest może nawet powiem szczerze znacznie teraz lepiej. Idziemy zwiedzić, słuchajcie, pierwszą tutaj na północ. Stosunek sygnału do szumu. Wieża północna. Chyba na wszystkich byłem. I to się chyba wchodziło tak od góry. Bo tam? A, tam to nie. Muszę tu jakoś iść. W tę stronę. Teraz pytanie, czy ja tędy przejdę? Czy tu jest przejście? O kurcze. Czekajcie. Chyba powinno być ok. No ale tak kurcze. Odgłosy były już takiego chrupania. To jest tak. No nie, to jeszcze kawał drogi mnie czeka. Ale tak, rano dopiero jest, także spokojnie. O, tu jest jaskinia nawet, kurczę. Ale czy tam wchodzić? A, nie wydaje mi się. Kurczę, nic nie znajdę ciekawego. O, taka jaskinia. Nie, jaskinia, nie jaskinia. Właśnie. Trochę wiecznie, ale idziemy. Temperatura mocno mi tu spadła. Kurczę, gdzie ja idę? Tędy trzeba iść. Tą stronę bardziej. A. Czy tu się da przejść? Bezpiecznie. No i mam, widzę tą wieżę. Widzę tą wieżę. Teraz pytanie, którędy tu się do niej wchodzi. Też tak nie za bardzo jest gdzieś. Tu jakby może, ten tutaj. Albo, no dobra, no tak czy siak, no musimy to zbadać, obejść. Może nawet tędy. Temperatura tutaj już dobrze. O, co jest? Nie wejdziemy? Nie podejdziemy tu? Kurczę, no. Na te bandaże, może w sumie to te brodaczki to wezmę sobie, wezmę, ale mało ważą. Zawsze wiecie, te wilki
Mogą mnie, kurcze, przeatakować. To mój cel, kurcze. Oho. Już słychać. Wywęszyły mnie. Idę. Dobra, podejście numer dwa. A tu się już da podejść. Co jest? O kuźwa, niedźwiedź. Tam trzeba przejść. Widzę po tym drzewie. Muszę przejść na drugą stronę. Nie, czekajcie. Kuźwa. Co tu jest? Tam coś ktoś je. Wilk. Dobra, ale jak tu wejść? Czekajcie, muszę tędy wejść, dobra. Co jest? Okej, dwa wilki. Uciekł jeden i drugi. Patrzcie, jak spiernicza. Ale ja już nie będę się zajmował teraz tymi. Kurczę, jak tu wejść? Tędy się nie da? Nie da się. Co tutaj? Kurde no, co jest? No po tym drzewie jakby, nie? Ale na to drzewo się nie da wejść. To się okaże, że... Ach, dobra, no tu jest droga, no kurde no. I to zobaczcie jak blisko. A mi drzewo, znaczy mi skała po prostu zasłaniała. Dobra. Ale też tu było... Muszę się też naszykować tutaj, bo to ja słyszałem niedźwiedzia też. Tak mi się zdawało. No co tu mamy? Przeszukaj pojemnik na zaopatrzenie. Środki przeciwbólowe weźmiemy. Bandaż też, flarę też, świeży batonik. Możemy wziąć. Paliwo do lampy. Biorę, to czekajcie. Od razu sobie do lampy paliwo napełnię. Dobra, teraz tak, co my tutaj możemy sobie coś tam sobie zjeść, wypić, nawet możemy sobie, wezmę sobie, nawet to wypiję. Dobra, teraz coś co waży dużo, mógłbym sobie zjeść. To, racje wojskowe, jedz. Okej, okay. No i dobrze, lepszy odpoczynek. Pięknie. Wszystko jesteśmy najedzeni, na pici.
No i teraz tutaj, o, dobra. Przyszukaj metalowy pojemnik. Dobra, wezmę. Złom? Niekoniecznie. Flary wezmę. Chipsy. Zużyty wełniany szalik. Nie. Aha. Skrzynka, skrzynka. Dobra, ale... Tu coś powinno być. Jakiś nadajnik czy coś? Tu jest jakiś guzik. Widzę. Okej. Okay. Aha. No. No co teraz? Co tu trzeba zrobić w ogóle? Przynieś... A, dobra, tu już mamy. Przynieś części transponderów z każdej wież na opuszczonym torfowisku. Ja wziąłem takie coś? Nie wiem. Niby gdzie ja to mam? Wieża północna. No zaliczyłem tą wieżę. Ale tak szczerze powiedziawszy, dupa zbita, bo nie wiem, czy ta cokolwiek wziąłem stąd. Się później okaże, że nie wziąłem. Dobra. To jakiś złom był, no ale to nie wiem, czy ten złom. Oby to nie był ten złom. Co to ja sobie może w tym miejscu zasywuję? No, zasejwowałem sobie, bo może, kurczę, się okazać, że faktycznie ten złom tu trzeba było stąd wziąć. Dobra, lecimy dalej. Kurde. No, za dużo waży. Tak. Dobra, w tą stronę teraz trzeba będzie w tamtą iść. Okej. Okay. Tamtą. Kieruje się w stronę torów. Lepiej nie iść tutaj tak wodą. Przerębel nie wrąbać. Jakiś domek widzę. Czy to kolej? Nie, coś tam jest. Jakiś domek. Jak teraz? Musimy to obejść. Nie, to skała. Kurde. Lol. O-o. Dobra, nie będziemy już tego... Jeszcze 14 rad, spokojnie. Tam widzę, słuchajcie, ptaki. Krążą pewnie nad czymś. Czekajcie, jeszcze wezmę sobie... Załaduję tutaj dwa pociski.
Dobra. Tam widzę jeszcze taki, kurczę, punkt jakby niewidokowy, tylko taki... Co tu leży? Jeleń. Nie chcę. Może mi się uda dojść do tego domku tam. Wejdę, zobaczę tam, co się dzieje. Jak tu jesteśmy? Tutaj już nie jesteśmy tak... nie jest tak źle. No tam jest już ta kolej, tam będziemy musieli też jakoś... No też się dziwnie wchodziło na to. O, są te, ale... Miss Cambon, no właśnie. Biorę. Dalej. Biorę. Co zrobił? Papier gazetowy. Karma dla psa. Kurde no, wezmę to wszystko sobie. Muszę coś zostawić, kurde no. Czekajcie, może coś... Może mi się coś z tym jedzeniem, kurde, uda. I jeszcze to. Dobra. Tu wodę to już jest mam... Ten, coś by takiego jeszcze zjeść. Jedz to. Już pełny dosyta jestem. 36. Dobra, spokojnie. Się wydaje, że powinienem już normalnie powoli funkcjonować. Dobra, lecimy dalej. Ale słuchajcie, już chyba zakończę w tym momencie ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Poczekajcie, no ja bym tak skrócił troszkę. A nie, tutaj nie ma co skracać. Pójdziemy sobie tutaj tak obrzeżem. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Tam chyba wilk chodzi. Nie. Bo? Czy to wilk? Nie. Na szczęście nie. Dobra. No, myślę, że to by było na dzisiaj tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję. Serdecznie was pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Cześć.